Witam cię serdecznie, drogi widzę na kanale Szoteł. Kto nie subuje ten pała? I zapraszam was oczywiście na twitch.tv/diabeł, gdzie odbywają się codzienne transmisje. Dzisiaj będziemy sobie Planetę Faktów oglądać. Jeszcze ani razu na tym kanale jej nie oglądaliśmy. Dzisiaj 10 największych zbandów miesiąca z lipca 2024. Let's see. Dzban, potoczne określenie w języku polskim oznaczające głupka lub kogoś, kto tylko zrobił coś głupiego. I w tym tkwi całe piękno, że dzbanem w dowolnym momencie stać się może każdy z nas. Znacie to uczucie, kiedy nie możecie zasnąć, bo nagle przypomnieliście sobie coś głupiego, co zrobiliście lub powiedzieliście 5 lat temu? Jeśli tak, to wiecie o co chodzi. Bardziej takim dzbanem? To nie jest jak sobie przypominasz coś w nocy, nigdy takiego uczucia nie miałem. Ale często sobie przypominam o jakiejś rzeczy, której sobie nie mogę do końca przypomnieć. Wtedy szukamy w internecie, dlatego nie mogę zasnąć. Trudno zasnąć musi być laureatom dzbana miesiąca. Ale kto lipiec 2024 po nocach będzie wspominał najmocniej? W dzisiejszym odcinku zapraszam was na kolejne zestawienie 10 największych dzbanów miesiąca. Zestawienie to nie jest moją prywatną opinią. Wyniki jak zwykle możecie zweryfikować samodzielnie. Za długie? A wiesz co nie jest za długie i nie za wysokie? Znaczy wiem na pewno co nie jest za długie, Krzysiu. Chyba kurwa łańcuch ci trzeba skrócić, bo tutaj za bardzo szczekać zacząłeś. Spokój. Podsumowanie znajdziecie w opisie pod filmem. Miejsce 10. Lipcowe zestawienie z wynikiem 80,7% na dzbanometrze otwiera Straż Miejska miasta Krakowa. O proszę. Straż Miejska, która chłopaka, który chciał dobrze i za pomocą specjalnej aplikacji zgłosił źle zaparkowane auto, ukarała karą... A to chyba słyszeliśmy o tym, co kurwa gościu za to, że zgłosił wykroczenie, dostał mandat. ...w wysokości 300 zł, ponieważ nie stawił się jako świadek na przesłuchanie. Przesłuchanie, na które według internautów, jak i samego chłopaka, został wezwany całkowicie bezsensownie. Jestem absolutnie do niczego niepotrzebny Straży Miejskiej. Gierek, dziękuję serdecznie za Prime'a. Diabeł dla nowego. I wszystko, co potrzebowali, mieli na dokumencie, który wygenerowała ta aplikacja. Rzecznik Straży Miejskiej tłumaczył tę decyzję m.in. tym, że na jednym ze zdjęć przesłanych przez chłopaka nie było widać dokładnie rejestracji pojazdu. Nie będzie kredytu. Jedno ze zdjęć zrobione w taki sposób, że nie było widać dokładnie rejestracji tego pojazdu. Trudno mi jednak zrozumieć, czemu rzecznik w ogóle użył tego argumentu, skoro już na drugim ze... Jutro jest premiera Black Myth Wukonga. ...zdjęć przesłanych przez chłopaka, tablica rejestracyjna jest doskonale widoczna. Reporterka TVP snuła, że być może Straż Miejska drugiego ze zdjęć nie zauważyła. Tego chyba straż nie zauważyła, dlatego wezwała Filipa Siwka na przesłuchanie w charakterze świadka. Nie jest to jednak prawdą. W końcu sam rzecznik użył słów, że tylko jedno ze zdjęć miało nie w pełni widoczną rejestrację. Jedno ze zdjęć zrobione w taki sposób. Tak też z drugiego zdjęcia na pewno zdawali sobie... Serio kurwa? No ja pierdolę, bez przesady. Gościu chciał ująć po prostu całe auto, no come on. Poza tym uwaga, dokładne numery rejestracyjne pojazdu jakimś cudem znalazł się już na postanowieniu o nałożeniu kary porządkowej. Czemu więc tak naprawdę chłopak został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka? Jak tłumaczył rzecznik... Kierowcy nie znamy. Nie znamy, nie wiemy kto zaparkował ten pojazd w sposób nieprawidłowy, dlatego że rozpoczęły się czynności zmierzające do tego. No kurwa, skąd miał chłopak wiedzieć? Do chuja jebanego. To po co kurwa robicie tą spierdoloną aplikację, skoro ona nie działa? Aby ustalić przede wszystkim sprawcę tego wykroczenia. Tak, Straż Miejska dysponując numerem rejestracyjnym auta nie potrafi ustalić kto jest jego właścicielem, ale oczekuje, że będzie to wiedział jakiś przypadkowy przechodzący obok chłopak, który na szybko zrobił tylko dwa zdjęcia. Rzecznik jednak do samego końca obstawał przy swojej retoryce, jakby największą winę w całej sprawie ponosił nie kto inny jak zgłaszający. Gdyby poinformował, nawet po fakcie, gdyby usprawiedliwił swoją nieobecność. Hawu, dziękuję serdecznie za 40 miesiąc stary. Prawdopodobnie nie byłoby tematu. Nie, temat byłby dalej. Gdyby chłopak poinformował, że go nie będzie, w najlepszym wypadku na przesłuchanie odbierającemu z dojazdami nawet kilka godzin z życia zostałby wezwany w innym terminie. Poza tym słuchajcie tego. W uzasadnieniu kary porządkowej Straż Miejska pisze, że świadek przed wyznaczonym terminem stawiennictwa de facto skontaktował się ze Strażą Miejską telefonicznie. Ale ze względu na nieobecność osoby prowadzącej czynności wyjaśniające w wyżej wymienionej sprawie, został poinformowany, że powinien skontaktować się bezpośrednio ze specjalistą Damianem Kwietniem, uwaga, prowadzącym czynności wyjaśniające w wyżej wymienionej sprawie celem ewentualnej zmiany wyznaczonego terminu stawiennictwa. Czyli co? Pierdole. Rozumiem, że chłopak zadzwonił na Straż Miejską, aby poprosić o zmianę terminu stawiennictwa, ale że akurat nie było osoby zajmującej się sprawą, to zamiast załatwić tak prostą rzecz jak zmiana terminu w kalendarzu chłopakowi od ręki, to okazano mu dzwonić do osoby zajmującej się sprawą tak długo, aż się nie dodzwoni, a na koniec ta sama osoba, której nie było i która nie raczyła... Ja pierdolę ty! ...dzwonić do chłopaka, nałożyła na niego karę za to, że nie nawiązał... Co za kurwa kretyn, ja pierdolę, nie wierzę. ...nawiązał kontaktu telefonicznego. Czujesz to? A co w tym wszystkim najlepsze, kierowca, który źle zaparkował, dla odmiany żadnego wezwania nie dostał. Mało... Ja pierdolę. ...maksymalna kara, jaka groziła mu za przewinienie... Mafie, dziękuję serdecznie za 19 miesiąc. ...wynosiła zaledwie 100 zł, czyli...
Czyli kurwa chłopaszkowi, który zgłosił przewinienie, był wlepiony 3 razy większy mandat, aniżeli kurwa to, ile groziło kierowcy. 3 razy wow. Mniej niż kwota, którą został ukarany zgłaszający. Aż człowiek zaczyna podejrzewać, że Straż Miejska, nie tylko ta w Krakowie, robi to celowo. Powie, że karanie zgłaszających opłaca się znacznie bardziej niż karanie parkujących. I niestety coś w tym jest. Już w 2022 roku miejscy aktywiści alarmowali, że Straż Miejska znacznie częściej nakłada kary na świadków zgłaszających wykroczenia, niż na samych sprawców wykroczeń. Wracając jeszcze do Krakowa, wielu internautów zdaje się cieszyć, że Straż Miejska ukarała chłopaka, bo wiecie, konfident, wreszcie jakaś pozytywna akcja Straży Miejskiej, konfident ukarany. Dobrze, że się wzięli za karanie konfidentów. Z kolei kierowcy, który postanowił przycebulić i zaparkować 0,5 metra poza strefą płatnego parkowania, internauci wręcz bronili i usprawiedliwiali zmyślonymi historiami. Co mu przeszkadzało, że ktoś miejsca nie mógł znaleźć i zaparkował metr od strefy na chwilkę. Tak, z pewnością zaparkował tam tylko na chwilkę. Tak bardzo na chwilkę, że 0,5 metra od strefy płatnego parkowania w dosłownie tym samym miejscu stał już w 2022 roku, kiedy przypadkiem uchwycił go samochód Google Street. O kurwa, XD! Sytuacja, młody dostał karę za bycie społeczniakiem. Faktycznie może wydawać się zabawna. Nie zmienia to faktu, że właściciel białej kij jest zwykłym cwaniakiem. Do tego, jak wynika z wpisu na tablica rejestracyjna z 2021, cwaniakiem i brudasem. Miejsce 9. 9 miejsce z dzbanometrem wskazującym 82,8% zajmuje 23-letni policjant z warszawskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Policjant, który podczas urlopu w nadmorskim Mielnie próbował wymusić darmowego kebaba, powołując się na to, że jest funkcjonariuszem policji. Najwyraźniej... Dlaczego? Kurwa, za co? Parafrazując Beatę, ten kebab mu się po prostu należał. Kiedy pracownicy punktu gastronomicznego odmówili mu kanapki, 23-letni stróż prawa, aktualnie studiujący na Akademii Policji w Szczytnie, zrobił się tak niemiły, że aż konieczne było wezwanie innych stróżów. Niestety mundurowi z Mielna nie wykazali się empatią wobec głodnego kolegi po fachu i zamiast wezwania do wydania kebaba, wystawili mu wezwanie na komisariat, przez co ten wpadł w jeszcze większy szał. Zaczął ich wyzywać, przeklinać i wielokrotnie powtarzać, że nigdzie się nie stawi, całe zdarzenie nagrywając telefonem. Ach, nie ma to jak dokumentowanie tego... Co za kurwa kretyn jebany? ...jakim jesteście głupim, myśląc, że wcale nie jesteście głupim. Mimo, że incydent kebabowy miał miejsce poza jego służbą, mężczyźnie i tak grożą konsekwencje dyscyplinarne. Miejsce 8. Miejsce 8 z wynikiem 84,1% na dzbanometrze zostają turyści spod Morskiego Oka. Pod Morskim Oku akurat pajacy nie brakuje, także turyści, idealnie. Którzy zdemolowali parking na Palenicy Białczańskiej i pobili pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo o godzinie 12, czyli jak być może wiecie, już bardzo późno, nie było już dla nich wolnych miejsc. Tym bardziej, że awanturnicy chcieli zaparkować nie byle gdzie, a na samej... Kurwa, jak idziesz na Morskie Oko, to tam ludzie się już o 6 wybierają, nie? Żeby była jeszcze taka lekka bryza, żeby było idealnie. O 12 to już jest paruwa zazwyczaj tam w chuj. Lampa jak skurwysyn, jak to się mówi. Białczańskiej, czyli parkingu znajdującym się tuż przy samym wejściu na szlak. Jakby tego było mało, część turystów nie miała nawet wykupionych biletów, mimo że od dobrych kilku lat na parkingi pod Morskim Okiem można wjechać tylko z rezerwacją zrobioną online. Turyści zapewne z tych, co po autostradzie jeżdżą albo lewym pasem, albo wcale, w amoku, że nikt nie zajął dla nich miejsca, zdewastowali urządzenia systemu parkingowego, w tym kamery czytające numery, czujniki gwiazdowe i szlabany, powodując straty na około 3000 zł. Niektórym z nich może grozić od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Jebani. A koniec jeszcze małe sprostowanie internautów, nie turyści, a patusy. Pogromca patusów, kurwa. Tyle fajnych miejsc w Polsce, a cebula zawsze musi się pchać w to samo miejsce w sezonie. No i dobrze, daje to pewność, że w innych miejscach ich nie będzie, dopowiedział ktoś. Pozostaje jedynie współczuć pracownikom. Miejsce 7. Laureatem szczęśliwego 7 miejsca z wynikiem 86% na dzbanometrze zostaje Filip Heiser, syn Zygmunta. Nie, no akurat dzbanometr u Filipa Heisera wypierdala na jakieś 240%, bo większego dzbana w social mediach aktualnie nie ma. Ale zobaczmy. Prowadzący Dzień Dobry TVN, a niedługo później wciągający na Dzień Dobry celebryta, znalazł się ostatnio w centrum uwagi, po tym jak mimo zapierania się jeszcze w grudniu, że nigdy nie zawalczy w żadnych freak fightach, bo trzeba mieć jeszcze jakąś godność. Ty walczysz? Nie walczę w ogóle. Jeszcze jakaś godność jest gdzieś tam mniej więcej. Czy jest jakaś rzecz, którą zrobił Filip Heiser i nie była ona fikołkiem intelektualnym? Nie ogłosił, że jednak zawalczy. Jeszcze sama ta hipokryzja, do której przyzwyczaiła nas już Marianna Schreiber, byłaby okej. Okay. Gdyby nie jego przyprawiające ociarki żenady wypowiedzi podczas konferencji. Podczas konferencji Fame MMA można było odnieść wrażenie, że młodszy Proszkowy wali tekstami, które cały poprzedni dzień ćwiczył przed lustrem, tylko... Młodszy Proszkowy, kurwa. ...tylko aby zareklamować swoją książkę. Zadałeś pytanie, czy boję się tej walki. Odpowiem ci, że nie, bo przy całym szacunku dla tego chłopaka naprzeciwko mnie... Elo. Moi drodzy, jestem tutaj po to. Cały szacunek dla chłopaka naprzeciwko mnie, elo. Żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Pisz o tym książkę. Nazywa się...
Jebany. Szczęście w kresce. Po konferencji z kolei postanowił zabawić się w mówce motywacyjnego i opowiedzieć wzruszającą historię, jak... A może kurwa niech zrobi autobiografię o nazwie Hipokryzja, co? Kupił sobie starą Nokię 6310 za 2000 zł, aby odciąć się od internetu dla własnego zdrowia psychicznego. Staram się też dla własnego zdrowia psychicznego odcinać od internetu. Kupiłem sobie starą Nokię 6310. Wiesz, po ile kasy to teraz chodzi? Stary, 2000 trzeba zapłacić za taki telefon. Właśnie po to, żeby się odciąć od neta. Po czym, najwyraźniej gubiąc się już w swoich własnych farmazonach, nieoczekiwanie wyjął najnowszego iPhone'a, tłumacząc po chwili speszony, że to na potrzeby robienia zdjęć na social media. Są dwa światy. Ten, w którym jesteśmy, w którym jesteś... Nokia 6310 za 2K, no już to patrzyliśmy na to. Nie kosztuje 2K, ale tam z 500-600 zł. 279, ale to jest ta odnowiona, ja wiem. 4000 stara. 296 widzę, stara. 500 zł, stara. Mogę dotknąć, ty mnie? Wiadomo. I ten? Tu. I... To nie jest Nokia. Co? Nie, to jest akurat iPhone. Na potrzeby zrobienia zdjęć na social media. Tamta Nokia nie robi zdjęć. Kupiłem Nokia 6310, żeby odciąć się od social mediów. A to jest iPhone, żeby zrobić zdjęcia od social media. Ja pierdolę. Tamta Nokia nie robi zdjęć. Tak, bo w końcu, jak wiadomo, nic tak nie odcina od internetu, jak wrzucanie zdjęć na social media. A tak poza tym, jak zauważyli internauci, starą Nokię 6310 można mieć już za niecałe 300 zł, więc to kolejne kłamstwo, a te 2000 zł, o których wspomniał, to najprawdopodobniej cena z wliczonym już towarem, który przez tę Nokię zamawiał i co tak naprawdę było głównym powodem ich zakupu. Zaledwie tydzień po ogłoszeniu walki i zareklamowaniu swojej książki... A, ty serio, że ludzie kupują kurwa Nokię 6310 czy tam 3310, żeby kurwa co mieć do dealerów? No tak, bo one nie były śledzone jeszcze, nie? Pisz o tym książkę, nazywa się Szczęście w kresce. Filip Heiser nagle... To jest dopiero siódme w rankingu, ale myślę, że zaniżone miejsce. ...ogłosił, że jednak się rozmyślił i rezygnuje z udziału w Fame MMA, jednocześnie proponując Gimperowi walkę poza federacją i jak na osobę, od której... Son Erickson miał przyjściówkę na aparat też. ...pochodzi słowo Heiserować przystało charytatywnie. Dodając, że jeśli Gimper nie przyjmie propozycji, to będzie czereśnią łasą na kasę. Mimo, że Filip Heiser sam dopiero co u szalonego reportera przyznał, że zgodził się na udział w Fame MMA, bo chce być bogaty. Niestety post o rezygnacji z walki zniknął z jego konta szybciej niż się pojawił. Według internautów Filip Heiser usunął oświadczenie, ponieważ nagle zorientował się, że zerwanie umowy nie jest takie proste i że będzie musiał się z niej wywiązać. Jak skomentował Gimper, nie wiem czy to jakaś jego gra, czy coś mu się odkebabowało w jego głowie. Usunął posta. Chyba się zorientował, że umowy nie można zerwać postem na Instagramie. Internauci wprost nie mogą uwierzyć, jak w ciągu kilku dni można skompromitować się aż tyle razy. Ja pierdolę, ten biedak już tyle oddał strzał w kolano, że aż mi się go szkoda zrobiło. Zawsze jak czytam jego wrzutki, to cieszę się, że nim nie jestem. Kolejny cykl życia młodego Heisera dopełnił się. Jest akcja charytatywna. Pora rozpocząć kolejny. Super nitki na Heiserze nie zostawił nawet... A no tak. Krzysztof Stanowski, nazywając Heisera największym upadkiem pana z telewizji od czasów Kamila Durczoka. Ale całe szczęście Heiser nie przejmuje się tego typu komentarzami, bo jak twierdzi... A najlepsze jest to, że on i tak following będzie utrzymywał swój, bo on trafia do ludzi, kurwa, z marginesu, no sorry. Przepraszam, ale nie da się tak tego nazwać. 90% followujących go ludzi to są najzwyczajniejsze sypki, kurwa, i karynki, które siedzą na zasiłkach. I to nawet widać, kurwa, po komentarzach na jego profilu, nie? No, żeby też nikogo nie urazić, no ale chodzi mi, że mniej inteligentni ludzie, no zdecydowanie, kurwa. Ja jestem królem przypału. Ja tyle przypału w życiu miałem, że naprawdę już mnie to chyba szczerze nie rusza za bardzo. Miejsce szóste. Miejsce szóste z wynikiem 87,7% na dzbanometrze otrzymuje ten kierowca z Ukrainy. Właściciel 3,5-litrowego Mercedesa, który tak się zdenerwował, że jadący obok niego Polak nie zwolnił i łaskawie nie wpuścił go na swój pas, że w zemście postanowił wdać się za nim w pościg, wydzierając się na niego po rosyjsku, aby następnie wyhamować go, sam zatrzymując się na przejściu dla pieszych na zielonym świetle. Ukrainiec był taki waleczny, że postanowił aż wyjść z samochodu, aby, jak twierdzi nagrywający, rzucić mu w twarz chusteczką, którą wy... Idę z mojego kierunku, trzyma coś w ręku i zamachuje się na mnie, rzucając mnie... mi dym twarz. Okazało się później, że to chusteczka, która wycierał sobie mordę po hot dogu. Mówi, że jestem polską kurwą. Wycierał sobie mordę po hot dogu i powiedzieć, że jest polską kurwą. Na szczęście nagrywający odpowiedział adekwatnie, sprawiając, że Ukrainiec odjechał ze łzami w oczach. Jednak wcześniej rzucając w niego jeszcze kubkiem z kawą. Nie wiem jak dla was, ale... Ale kurwa gigacza, dobrze, że go psikał tym pierdolonym gazem.
Jeszcze mógł się rozpierdolić jakiś śmietnik, kurwa, tym złomem. Dla mnie to jest niepojęte. Jak można mieszkać w innym jebane kraju, zjeby. Kraju, do którego uciekło się przed wojną, i tak się zachowywać? Awanturować się, że ktoś was nie wpuścił na swój pas, tym bardziej, że to wy próbowaliście się zwyczajnie wypchać. Oto kilka najpopularniejszych komentarzy pod oryginalnym filmem. Twardy chłop ujechał jeszcze 100 metrów po kontakcie z tak dużą ilością gazu. Ukraińska armia potrzebuje takich jak on. Za takie i podobne sytuacje powinni ich bez zastanowienia deportować i dawać zakaz ponownego wjazdu do kraju. Żeby Ukrainiec w Polsce na ukraińskich blachach próbował wyjaśniać Polaków, to się w głowie mi nie mieści. Co za bezczelność. Pomylił kraje, u niego pewnie większość szarych obywateli, widząc łysy łeb w czarnym Mercedesie, by mu pozwoliła na wszystko. No niestety, u nas są przepisy ruchu drogowego, a nie kto ma jaką furę. Na stronie tablica rejestracyjna.pl Ukrainiec figuruje obecnie jako numer 1 wśród najgorszych kierowców w sierpniu. Miejsce 5. Zdobywczynią miejsca 5 z dzbanometrem przekraczającym 80... No matko, to dopiero miejsce 5. Pracownica policji. Drugi raz jakiś stróży, jacyś stróżowie. Kobieta, która 30-letniego niewidomego, który potrzebował pomocy w miejskim autobusie w Gdyni i tylko ręką sprawdził, czy ktoś nie siedzi obok, po tym jak nikt nie zareagował na jego przepraszam, złożyła na niego zawiadomienie na policję o molest. W wyniku zgłoszenia już 2 dni później, około godziny 6 rano, mężczyzna został zatrzymany przez 3 fagasów, którzy zabrali go na komendę, gdzie według niewidomego próbowano wyciągnąć od niego przyznanie się do winy. Jak się okazało, kobieta, która na niego doniosła, sama pracuje w policji. I mimo, że sama nie jest policjantką, fakt, że jest kobietą, mógł być tutaj bardzo pomocny. Jak zauważył prawnik mężczyzny, kobieta prawdopodobnie przyszła do pracy, zrelacjonowała to, co wydarzyło się w autobusie, następnie 3 bohaterów postanowiło postawić oprawcę do pionu, w ogóle nie weryfikując relacji swojej koleżanki. Zdaniem prawnika, policjanci nie mieli podstaw do tego, żeby zabierać tego człowieka rano na komisariat, zastraszać, prowadzić postępowanie, kiedy na koniec okazuje się, że materiał dowodowy jest zerowy. Miejsce 4. Jak też trzeba być, kurwa, spierdolonym, żeby w dwójkę czy trójkę, ogólnie żeby zgłaszać, kurwa, taką osobę, że coś odpierdala, gdy omijając już fakt, że nic nie zrobił, niepełnosprawną, kurwa, osobę, przecież widać, że jest niepełnosprawny, o takie rzeczy oskarżać, no kurwa. Do plebiscytu dzban miesiąca z wynikiem sięgającym aż 88,6%. Po kilku miesiącach przerwy wraca Ukraj... A, ten następny cymbał jebany. To jest ten, co się zamienia, kurwa, w gnomę. TikToker Crowley. Za nękanie pracowników galerii handlowych w stroju zielonego gnoma i bycie po prostu chamem. Bo właśnie tak określiła go pracownica jednego ze sklepów w Złotych Tarasach. Jest po prostu chamem, któremu nie chce się nawet zamazać naszych twarzy. A ja nie chcę, żeby cały świat patrzył, jak wkurzam się w pracy, skomentowała w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Tak, to obecnie jeden z największych zarzutów wobec Ukraińca. Nie zamazywanie twarzy ludzi. Bo nie oszukujmy się, Ukrainiec nabija sobie olbrzymie wyświetlenia nie dlatego, że przebiera się za gnoma, ale w znacznej części dlatego, że po wszystkim bezczelnie nie publikuje wizerunek i reakcje ludzi, którym psuje dzień. A jakby sam niezrównoważony Ukrainiec nie wystarczył, przez chaos, jaki powoduje na pracownik... Ej, ale to za upublicznienie wizerunku może być normalnie oskarżony, kurwa, nie? Szczególnie jak to jest tyle osób i pozew zbiorczy zapierdolić, jakby się zebrali. W sklepów dodatkowo odreagowuje... Miałby totalnie przejebane, o kurwa. ...przełożeni. Szef ciągle miał pretensje, że nie możemy sobie z nim poradzić. On po prostu męczy pracowników. Skomentował pracownik jednego z barów. Ktoś inny na Reddicie, znajoma pracuje w Galerii Makoto i przez jakiś czas mówiła, że non-stop boi się, że im Crowley wejdzie i wyląduje bez swojej zgody na TikToku. Mówi, że to było gorsze niż kradzieże. Kradzieże się zdarzają i tyle. Stres może jest, ale krótkotrwały i na kradzież masz jakieś przewidziane zasady działania. Z tymi gośćmi to potrafisz przez miesiąc stać jak na szpilkach, a co jak dzisiaj przyjdzie? I sprawdzać na TikToku, czy czasem gdzieś nie jesteś w tle na filmie. Inny były już pracownik Złotych Tarasów wprost przyznał, że zwolnił się z pracy właśnie po akcji z gnomem. A dokładniej po od szefa, bo jak to nie może sobie poradzić z chłopem, co chodzi w hehe czapeczce. Pranki Crowley'ego to nie są zwykłe, niewinne pranki. To celowe poniżanie ludzi dla wyświetleń i kto wie, być może dla jego własnej przyjemności. Być może kojarzycie ten gest, który Ukrainiec wykonuje na wielu swoich filmach. Oto co oznacza. It's basically just another way to be dismissive to somebody. It's meant to be disrespectful to whoever is trying to talk to them. There's meaning behind the gesture that is meant to be dismissive and disrespectful. Nie jestem jednak pewien, czy Ukrainiec i jego pachołki zdają sobie sprawę, jak bardzo są irytujący. Podczas jednej z akcji, kiedy jednego z gnomów własnoręcznie wyprowadził ochroniarz Galerii Makotów, nagrywający krzyczał: jest pan w internecie. Tak, jest pan w internecie. Zupełnie jakby naprawdę myślał, że w ten sposób da mu jakąś nauczkę i ześle na niego hejt. To, z czego nie zdawał sobie sprawy, to to, że ochroniarz zrobił coś, co już od dłuższego czasu miał ochotę zrobić każdy. Ochroniarz Galerii Makotów, wbrew oczekiwaniom Ukraińców, stał się wręcz polskim bohaterem. No kurwa, kim miał się stać?
Największym gigaczat totalny. Pana Artura. Jak po wszystkim wyjaśnił na Twitterze. On sobie nie zdaje z tego sprawy, że chodząc za ladę do lokali, do kawiarni, do restauracji, tak, może kogoś potrącić. Może przez niego ktoś wpaść na, nie wiem, frytkownicę z rozgrzanym olejem. Może się kawa na kogoś wylać, którą barista akurat parzy. Jest to bezmyślne zachowanie dla ucieszeń, żeby nie wiem, no nie wiem dla kogo, nie wiem kto się cieszy z tego wszystkiego. Zapelował również o reagowanie i nie pozostawanie obojętnym wobec ukraińskiego. No kurwa, co za zjeb, ty. Węża. Mnie na przykład on strasznie denerwuje, strasznie mnie drażni. Ja będę reagował i mam nadzieję, że wszyscy, każdy będzie zachował się teraz jak facet i każdy będzie reagował na jego zachowanie. Nie bądźmy obojętni. Przyjeżdża gość do naszego kraju i naprawdę stwarza zagrożenie. W sprawie ukraińskiego TikTokera podobno przygląda się policja, która jednak może co najwyżej oskarżyć go o zakłócenie porządku. Jeśli liczyliście na wydalenie Ukraińca, niestety muszę was zmartwić, gdyż najprawdopodobniej doczekał się on już polskiego paszportu, więc do mieszkania w Polsce ma takie samo prawo jak i wy. Jak się z tym czujecie? Miejsce trzecie. Na najniższym jebany kretyn stopniu podium z wynikiem sięgającym aż 89,2% stają pracownicy prywatnej firmy medycznej z Krakowa. Pracownicy, którzy na jednym z osiedli przez nieuwagę zatrzasnęli karetkę z kluczykami i pacjentem w środku. Ojciec jest tam w środku. Ja pierdolę, co? Osiedli przez nieuwagę zatrzasnęli karetkę z kluczykami i pacjentem w środku. Ojciec jest tam w środku. To kurwa, no o co tutaj chodzi? To powinna być od razu wypierdolona szyba. Jeżeli jest jeszcze pacjent kurwa w środku, z zamkniętymi kluczykami, no do chuja, wypierdalacie szyby i trudno, no kurwa, będziecie musieli ponieść koszta, no. Come on. Trochę pomyślunku do chuja. Jak może być aż tak? Samo zatrzaśnięcie pojazdu nie byłoby jeszcze takim powodem do otrzymania dzbana. Gdyby nie to, że mężczyźni przez prawie godzinę odmawiali wybicia szyby w ambulansie, ponieważ bali się, że jeszcze będą musieli za nią płacić. No to kurwa trzeba nie być zjebanym kretynem i kurwa trzymać kluczyki przy dupie. Nic nie zrobisz, Wojtek. Zamiast tego zapasowe kluczyki do karetki miał dowieść ich kolega. Mówią, że czekają na zapasowe kluczyki. Zamknięte wszystkie okna, wszystkie kurwa drzwi, klient w środku z jakimś schorzeniem, który kurwa pewnie się tam smaży, no bo przecież wyłączone całe auto. No kurwa, co za idioci jebani. Problem w tym, że owe dowożenie trwało już 45 minut, a karetka z zamkniętym w środku pacjentem nowotworowym nagrzewała się co... Ja pierdolę. Idealnie to pokazywał ja ten, Stanowski, jak w rozgrzanym aucie siedział przez godzinę czasu. To sobie zobaczcie, jak on kurwa wyglądał, gdzie to i tak był podobno bardzo wytrzymały na to. Ale to aż białka kurwa oczne mu się smażyły. Świeci. Siema. Cześć. I... a nic. Zaraz pójdę, bo trzeba pranie wyciągnąć. Muszę wyciągnąć. Co? Temperatura na zewnątrz dochodziła do 30 stopni Celsjusza. Ważnego. W cieniu, to się tak nie nagrzewa. Ale spokojnie, pracownicy, nie będący nawet ratownikami medycznymi, służyli dobrym słowem i zapewnieniami, że jest dobrze, bo pacjent w środku ciągle oddycha. Ja pierdolę. Oddycha, tak nie jest dobrze. Oddycha, bo się klatka podnosi. Także... Oddycha, bo się klatka podnosi. Pamiętajcie, jeśli zobaczycie kiedyś psa zamkniętego w upale w samochodzie, jeśli porusza mu się klatka, to znaczy, że oddycha. A jeśli oddycha, to znaczy, że jest dobrze. Oddycha, tak nie jest dobrze. Zamiast wybijać szybę, po prostu poczekajcie 45 minut, aż właściciel na spokojnie skończy zakupy w Biedronce. Cierpliwość nagrywającemu całe zajście synowi pacjenta w końcu się jednak skończyła i ku przerażeniu pracowników, którzy pewnie będą musieli płacić, sam postanowił wybić szybę leżącą obok deskorolką. A najlepsze, jak po wszystkim, tak zwani ratownicy zwracają się do pacjenta, jakby zupełnie nic się nie stało. Żadnego przepraszam ani pocałuj mnie w dup, tylko... Panie Wiesławie, słyszysz? Jak tam? Tymczasem pan Wiesław... I do pain. Miejsce drugie. Na drugie miejsce podium z wynikiem na dzbanometrze pierwszym dzisiaj przekraczającym 90% wjeżdża kierowca ciężarówki Renault Master z powiatu miechowskiego. Kierowca, który 15 lipca na autostradzie A4 pod Bolesławcem przez aż 5 km blokował przejazd karetki na sygnale wiozącej pacjenta w stanie ciężkim do szpitala. Według ratownika medycznego, autora nagrania, kierowca samochodu dostawczego kompletnie nie reagował ani na sygnały dźwiękowe, ani świetlne, ani wychylanie się karetki raz z jednej, raz z drugiej strony. Pomimo, że miał możliwości pełną... Kurwa, ale jeszcze przecież była syrena włączona i wszystko, co za pierdolony idiota, no... Czy ci kurwa tirowcy już są naprawdę aż tak niedojebani mózgowo? Miejsce, aby zjechać, nie zrobił tego, tylko wyprzedził. To, że mają kurwa nowe zasady ruchu drogowego w piździe zazwyczaj, to już jest jedna rzecz, ale no kurwa.
wyprzedzał kolejne samochody. To znowu Ukr kolejny był? W momencie zjazdu w stronę Bolesławca załodze karetki udało się wyprzedzić tiry, które ich przepuściły, natomiast kierowca busa, który ich blokował, pojechał sobie dalej jak gdyby nigdy nic. Jak komentowali internauci, ważne, że bułki świeże będą. Może kierowca busa też był w stanie ciężkim. Bus honor ojczyzna. Dopiero co wróciłem z Niemiec i Austrii. Tam jak jest korek na autostradzie, kierowcy od razu ustawiają się w korytarz życia, żeby na przykład taka karetka nie musiała czekać, aż się wszyscy poprzestawiają na bok. A tu chłop nie potrafi zjechać, nawet jak mu karetka na ogonie siedzi. Piękny kontrast. Miejsce pierwsze. Tytuł lipcowego dzbana miesiąca z imponującym wynikiem 93,5% na dzbanometrze zdobywa właściciel tego psa w Zakopanem. Mężczyzna, który posadził swojego psa samego bez żadnych zabezpieczeń na polanie szymoszkowej, podczas gdy sam z dwoma innymi psami postanowił pojechać kolejnym. Co się stało dalej? Mniej więcej w momencie, gdy wagonik kolejki znajdował się na wysokości 8 metrów, chyba każdy wie. Sprawa wstrząsnęła całą Polską. Wideo ze zdarzenia nagrali i opublikowali przypadkowi turyści, którzy jechali z naprzeciwka i którym ogromnie współczuję, że byli zmuszeni zobaczyć to na własne oczy. A teraz najgorsze. Coś, czego większość osób jeszcze pewnie nie słyszała. Prokuratura postanowiła umorzyć postępowanie w sprawie psa, ponieważ zdaniem śledczych nie doszło tu do znania się nad zwierzęciem. Jak pierdolę! Właściciel czworonoga odpowie jedynie za wykroczenie polegające na nieupilnowaniu psa, za które grozi mu, uwaga, kara grzywny do 250 zł. To już chłopak, który zgłosił źle... Ale to co, kurwa, ten pies nie przeżył też? Tego ze skoku? No ja nawet jeśli kurwa przeżył, to ma połamane nogi do chuja. Źle zaparkowane auto otrzymał. To jest też pojebane, kurwa. Chłop zabił psa na wyciągu i dostał mniejszą karę niż chłop, który kurwa zgłosił wykroczenie. Więcej. Poza tym nieupilnowaniu. Nieupilnowanie to może być, kiedy zapomnisz zamknąć okna w domu, a nie kiedy świadomie umieszczasz psa samego na wyciągu, a potem jedziesz za nim na kolejnym, mimo że spokojnie mógłby usiąść obok ciebie. Ogólnie to brak słów. Okej, ty... Znaczy ogólnie to co za kurwa spierdolony idiota siada na wyciągu z psami. Nieupilnowanym, jak bąbelek na pasach akcentem, kończymy dzisiejszą... Oj, to też było przykre wideo. Statuetki zwycięzcy zapraszam do Omanu, może już nie wracać. Tymczasem ja się z wami żegnam, wszystkim głosującym dziękuję za zabawę, do usłyszenia... Ja pierdolę, co za kurwa i kretyni.